Proszę Państwa, tym samym przeszliśmy do ostatniej, dziękuję serdecznie Państwu za te pytania, przeszliśmy do ostatniej części tej debaty, czyli do wystąpień kandydatów. To będą takie wystąpienia podsumowujące, myślę, że całą debatę, a być może też kampanię. I ustaliliśmy, że na to przeznaczymy po 3 minuty. Pierwszego o podsumowanie, o głos do wyborców poprosimy pana Artura Kluza. Szanowni Państwo, drodzy ustroniacy, ten czas ostatnich tygodni kampanii wyborczej był dla mnie bardzo trudnym czasem ze względu na moją rodzinę. Tak naprawdę chciałbym o tym okresie już zapomnieć, natomiast chcę być burmistrzem wszystkich Państwa, wszystkich ustroniaków. Chcę realizować cele założone w naszym programie wspólnie z Państwem. Program, który stworzyliśmy wspólnie z Państwem na podstawie rozmów, na podstawie spotkań z Państwem, to umowa społeczna, którą chcę realizować w najbliższym okresie, czyli 5 lat kadencji. Chcę traktować wszystkich ustroniaków, zarówno tych, którzy mieszkają w Nierodzimiu, na początku naszego miasta, w centrum, na Zawodziu, na Poniwcu, na Polanie i w Dobce w jednakowy sposób. Chcę harmonijnego rozwoju Ustronia. Owszem, w poprzedniej kadencji nie wszystko udało się zrealizować, ale też nie za wszystko ja jestem odpowiedzialny. Wiem ze spotkań z Państwem, że jest wiele rzeczy do zrobienia, takich najbardziej przyziemnych, czyli dojazdów do Państwa domów, dostępu do kanalizacji, oświetlenia, również podnoszenia edukacji w szkołach, poziomu edukacji, obiekty sportowe w Lipowcu i w Nierodzimiu. To jest bardzo ważne dla Państwa, ale również bardzo ważnym jest rozwój turystyki, rozwój naszego miasta, tak, żebyśmy wszyscy mogli czerpać korzyści. Rozpoczęte w tej kadencji inwestycje musimy dokończyć i promować te, które założyliśmy sobie. W tej chwili chciałbym Państwa prosić o głos 4 listopada na podstawie umowy społecznej, którą zawiązaliśmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję i o podsumowanie poproszę pana Przemysława Korcza. Szanowni Państwo, chciałem podsumować tą kampanię troszeczkę już tak zamykając ją, ponieważ co prawda jeszcze są 3 dni, ale jutro jest bardzo ważne święto, święto Reformacji. Później mamy Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny. To nie jest już okres do prowadzenia aktywnej kampanii. Chciałem podziękować przede wszystkim mojej rodzinie najbliższej, mojej żonie i moim dzieciom za to, że były ze mną. Chciałem podziękować 3220 ustroniaków, którzy obdarzyli mnie potężnym zaufaniem, oddając na mnie głos podczas pierwszej tury wyborów. Dziękuję serdecznie. Chciałem podziękować prawie takiej samej liczbie ustroniaków, którzy oddali głos na moich konkurentów, ponieważ znaczy to, że zależy Państwu na dobru Ustronia. Chciałem podziękować moim konkurentom za to, że walczyliśmy razem, czasem spierając się, czasem zgadzając. Dziękuję im również za to. Natomiast, proszę Państwa, Ustroń potrzebuje wizji, tak jak to powiedziałem. Ustroń potrzebuje zmian i zarządzania na najwyższym poziomie. To będzie okres 5-letni. Będą ważne decyzje, które albo Ustroń popchną do przodu, albo będziemy dreptać w miejscu, a przez to się cofać. Zachęcam Państwa, abyście zaprojektowali ze mną Ustroń. Abyście poszli na wybory 4 listopada i obdarzyli mnie
większym zaufaniem jeszcze niż podczas pierwszej tury, oddając na mnie swój głos. Dziękuję Państwu serdecznie i zachęcam do wyboru. Szanowni Państwo, ja również bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję Panom za uczestnictwo w tej debacie. Mamy jeszcze kilka dni faktycznie kampanii, ale są kilka dni szczególnych. Ja chciałbym też podziękować serdecznie też obsłudze MDK Prażakówka za to, że udostępniła nam już drugi raz salę. No i życzę Panom powodzenia. Państwu życzę tego, żeby tego 4 listopada dokonali Państwo ważnego bardzo i celnego wyboru. Dziękuję i do zobaczenia wkrótce, podejrzewam. Dziękujemy jeszcze raz i do widzenia Państwu.